Oh, jedzie. Jedzie Daniel z KTM-em. Oh. Tu KTM siedzi. Prawdziwy koń. Siema, Daniel, Siema. ty nie wiesz nawet jak ja się cieszę, Nie wiem. że ty masz tego KTM-a. Nie wiem, Siema. jak się cieszyć. Tam widzę. Leon Reszta śpi. familii, Leon. Cały komplet. Kurde, ale super masz sprzęt do wożenia Tak. KTM-a. Do KTM-ów, dokładów, do No. wożenia wszystkich sprzętów. Ten jest na sprzedaż. Znaczy, przyczepka, tak? No, to jest na sprzedaż. A szukałeś jakiejś przecież. Mam dwie już. Aha. O kurde. Ale stajnia. Kurde, mać. Ale cacany, ładny. A co żeś z tą naklejką tu zrobił? Burna. Wyeksploatowała się. Wyeksploatowana. I co, odpala chodził? No jak? Oponę jeszcze masz galantą. Tak. Nie, no nie jest zła. Się zagrzeje, no tak to nie rób. Jeździłem nim przed chwilą. Tak? Ale nie gadaj. No ja. No gdzie zimny jest. No, mówię ci. Jeździłeś? No. No musiałem Super. się przejechać. Aha, no tak. Po takim czasie leżakowania. Olej masz nowy, tak? Wszystko. Łańcuch nasmarować. I wiesz co, tak sobie myślałem, że jak nie na ten tor, jadę do tej osówki, z Dominikiem jadę. Aha, no. Pojedziemy na żwirownię sobie. No muszę nim, Blisko chociaż i... z Nie godzinkę, no. dwie muszę nim No. pojeździć, żeby trochę się ułożył. No. I pojadę z tobą. W niedzielę? W niedzielę. O której? No nie wiem. To przyjedziemy na koniak z dziewczynami. No nie wiem, no to już... Mistrz świata niech powie. O której? Nie, bo ja chciałem z wami jechać na konia, abyśmy do 12 skończyli. Tego 12 wziął motor i pojechał. No, po tych koniach, nie? Mojego właśnie pakuję. Na jutro. No. O, zobacz, ja taką mi oponę dał słopas. Ja widziałem go przecież. Aha, no. Ja widziałem. No. A coś będę się odpychał tym, Teraz nie? patrzyłem, to jakaś Pirelli już za tam 160, 170 No, będzie. komplet ma za czystówy, nie? No. Opon. Tylko z przodu mam jeszcze łysą, nie? No nie Ja przyszły na mi za... razie pojeżdżam, a zaraz wymienię opony. Opony i napęd muszę wymienić. Aha. Ale parę godzin chcę pojeździć i wtedy Dotrzeć go, nie? niby I nie co jest przyjdzie. 450 teraz? No tak, czy nie? 525. O kurwa! Za przeproszeniem. KTM a 525 masz? No. Nie gadaj. No to odpal go teraz, no tak no to nie. Właśnie tak jakoś mi zaczął inaczej chodzić. O kurde. Masz petardę teraz. Teraz jak się jedzie, to strzela ogniem. O kurde. Łato mnie przegonisz, chłopie, to kurde. Teraz to dopiero zobaczysz, jak to się jedzie. Widziałem właśnie. I co widziałeś? Lekko, manetka i... Na boki rzuca, czy koło na koło leci? Do góry staje. Aha, dęba. Od razu. No widzisz. No Jeszcze kur... nie pomyślisz, a już jest u góry. No teraz to masz kurde petardę.
I co, jakie koszty? O pieniądzach się nie rozmawia. Aha. Ważne, że jest 5 do 5. Nie, no jest wszystko porobione. Aha. I półka z przodu, i wahacz cały, rama postawiona. Aha. Wszystko jest zrobione. No bo rama była pęknięta, tak? Mówisz. No. I dlatego tak na boki koło latało. Ej, dobrze. A wagowo? Nie, to samo. To samo. Pokazywałem ci, jak rama była pęknięta? O kurde. Szok. Nie, nie pokazywałeś mi. To już się ledwo co trzymało. Końcówka. No, to ze starości. To nie, że... To zaraz by się urwał. To nie, wachacz cały by się urwał. To nie od jakiegoś uderzenia, czy ja tam walłem, czy ty walłeś, tylko po prostu to już tak musiało być. Tylko po prostu się, wiesz, szło i poszło. Nieźle, co? No. Ze starości to rdza jest. Nie? Ja widzę rdzę. Tak. No. Dasz coś zaczek na dół. Nie? Albo ktoś już, wiesz, pękło, ktoś już śladów coś... po tulejkach i po łożysku nie ma, pod tym igiełkowym. Ale jaja. No i to widać, że to ze starości jest, a nie... O to od roku czasu na pewno nie jest takie coś. Nie? Nie wierzę w to. No bo nie wierzę, że jak tutaj na koło mi poszedł i poleciał do góry, że... By pękło? Nie. No. Nie, takiego czegoś nie. No. Albo czy jak jeździliśmy tam w terenie, czy jak poleciał do góry i spadł na miękką ziemię, czy na piasek. Będzie miał więcej mocy, jakbym tumik wymienił, bo tu jest wgniecone i tu z boku jest wgniecone. Aha. To będzie miał jeszcze dużo więcej mocy. No jest wgniecony, no bo... Tam na kolanku jeszcze ma wgniecenie. No bo... Jakbym to miał porobione, to będzie miał jeszcze... A na kolanku nie było wgniecenia. No ale ja. Rura była. Gdzieś tam jest na którymś kącie. Aha. To jak to by było, bo on nie ma przelotu. Jest stłumiony, zdławiony. O. No bo to ja go sam klepałem, nie? No bo wiesz, ciągle mi... No jakby to było wypadło. Okrągłe, to by jeszcze więcej... Roboty. Jacek go mi klepał, nie? Chodź, idziemy. No. Wydek to tam jakiś tam Chińczyka jakiegoś. Nie? Nie wiem, zobaczymy. No. Wydek to tam nie jest problem. 150 zł i masz wydek. O! O, co to jest? Kurwa! Fok. Taki tłok. Ale jaja. Nie no, nie widziałem takiego tłoka nigdy. Cylinder. No, cylinder, no. Ślisto tam przy okazji wymieniony. Pompa wody. Też została. Nie no, głowica jest inna, więc no, pompa wody jest też inna. No. A to zostawiasz sobie na pamiątkę? No też wszystko jest takie, zawody nie? Zawody pokrzywione też. No. A to? Korbowód. Wał korbowy z korbowodem. Ale dobry. Tak. Aha. Ale to zostawiasz. Co z tym zrobisz? Nie wiem. Zostawię tobie jako trofeum. Bo, to jest za moje wyniki w zawodach. Zrobię z tego puchar. A, puchar! Będę miał dla ciebie kalendarz. Nie no, nawet na żadnym filmie nie widziałem takiego. Jak tej grzybek czy korek od wanny. Rozpłynął się po prostu. Rozpłynął się. O kurwa, nawet nie widać tych szczelin na pierścienie. One się tam wtopiły. Dawaj to. No to dobra. O jeny, ale szkoda, że nie możesz jutro jechać na tą osówkę, ja nie mogę, kurde, ale byś miał popis z tym motocyklem, wiesz? Szok. O jeny. A może jednak, co? Coś zmieni się. Nie da rady. Nie da rady. Ale... A może w sumie? No, zastanów się. Na jakieś zawody. Nie pojedziemy na zawody jutro. No. Nie jedziecie? Nie startujesz jutro w zawodach, nie? No to żeby taki tłok wygrać? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Trzymaj się. To co? Następny raz. No. W niedzielę. To zadzwoń mi, o której, nie? Nara, cieszę się.
Nie macie pojęcia, jak ja się cieszę. Dobra. Kończę tego vloga. Tu już wam oszczędzę tego zapinania motocykla. No szok, szok, szok. 525 KTM u Daniela. Szok. O pieniądzach się nie rozmawia. Najważniejsze, że jest motocykl. I jedzie. Do stadniny. Nara, trzymajcie się, hejos.